Bracia arcybiskupi, biskupi, prezbiterzy, czcigodne osoby konsekrowane, przewielebny ojcze Tadeuszu, ojcze dyrektorze Radia Maryja wraz ze wszystkimi współpracownikami, szanowne panie i panowie parlamentarzyści, dostojni przedstawiciele władz świeckich, rządowych i samorządowych, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Powiedziano już tutaj bardzo wiele ciepłych słów. Ja przede wszystkim serdecznie pozdrawiam rodzinę Radia Maryja, słuchaczy, przyjaciół i sympatyków toruńskiej rozgłośni. W tym roku świętujemy już 28. rocznicę powstania tego radia. Usłyszeliśmy już w liście pana prezydenta, że początki były bardzo skromne, chyba nawet trudne. Ale za nami długa, ale i twórcza droga. Od lokalnej rozgłośni do katolickiego medium o ogromnym zasięgu i bardzo ambitnym programie. Wokół Radia Maryja powstały także inne dzieła, sporo ważnych dzieł dla Kościoła i Ojczyzny. Takich jak Nasz Dziennik, Telewizja Trwam, Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. A w tym sanktuarium znajduje się kaplica pamięci z nazwiskami Polaków, którzy z narażeniem życia swego i swoich rodzin ratowali naszych braci Żydów w czasie II wojny światowej. Jest także w tej świątyni tablica upamiętniająca dramatyczne wydarzenia na Wołyniu w czasie II wojny światowej i bezpośrednio po niej. Z tego miejsca, z tych miejsc płynie modlitwa, tak potrzebna, o przebaczenie, pojednanie i o pokój na całym świecie. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Natomiast obecnie przy sanktuarium powstaje muzeum, które na kanwie nauczania świętego Jana Pawła II ukaże historię naszej ojczyzny. Moi drodzy, takie inicjatywy edukują, kształtują patriotyzm, uczą wrażliwości społecznej i patriotycznej, ale również mają swoje zadanie ewangelizacyjne. Dziękuję dziś Radiu Maryja za wszelkie dobre dzieła, które realizuje. Przede wszystkim jestem wdzięczny za konsekwentnie, cierpliwie i odważnie realizowane najważniejsze zadanie, a to jest zadanie, które jest hasłem tegorocznego spotkania. Radio Maryja głosi Chrystusa Pana z Maryją. Dziękuję za rzetelną informację i wielowymiarową formację. Dzięki Radiu Maryja z wdzięcznością przyjmujemy nauczanie papieża Franciszka, utrwalamy myśl naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II, i pamiętamy o nauczaniu papieża Benedykta XVI. Nieustannie czerpiemy ze skarbnicy depozytu wiary. W sposób szczególny dziękuję za troskę o rozwój wiary, nadziei i miłości w małżeństwach i rodzinach chrześcijańskich oraz za niestrudzone budzenie świadomości, że życie ludzkie jest darem i że winno być szanowane i chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. W 28. rocznicę powstania Radia Maryja dziękujemy za całą rodzinę Radia Maryja. To ogromna wspólnota. Rodziny, osoby starsze i chore, ale również ludzie w sile wieku oraz młodzi, którzy chcą głosić Chrystusa słowem i czynem. Wciąż w poczuciu odpowiedzialności za Kościół szukamy dróg dotarcia z orędziem dobrej nowiny do ludzi młodych i to również jest widoczne w całej działalności Radia Maryja. Zatem całej wspólnocie Radia gratuluję rocznicy i osiągnięć, dziękuję za dobre dzieła, dziękuję za współpracę, pewną życzliwość i zrozumienia oraz proszę o pomoc w ewangelizacji, szczególnie małżeństw i rodzin.
Najważniejszym wydarzeniem jubileuszu jest uroczysta Eucharystia, która zbiera nasze modlitwy i jednoczy nas z Panem Jezusem. Proszę księdza arcybiskupa Władysława Depo, metropolitę częstochowskiego, przewodniczącego Rady do spraw środków społecznego przekazu Konferencji Episkopatu Polski o przewodniczenie tej mszy świętej, modlitwę we wszystkich intencjach Radia Maryja, rodziny Radia Maryja oraz o wygłoszenie homilii. Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam w diecezji toruńskiej, w gościnnym i pięknym Toruniu oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.